Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Połowiej Kuta, to jest Sabercy Zawsze na Zero, czyli prawdopodobnie pierwszy polski podcast o oprogramowaniu firmy SAP. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Zięba i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób konsultant SAP BI może pomóc firmie, jak to się stało, że pracujemy właśnie w SAP-ie, jakie są nasze historie i nasze drogi, czy lepszy jest B2B, czy może umowa o pracę, oraz o produkcie SAP-a, który kosztuje $22 za miesiąc i może się przydać również w Twojej firmie. Słuchaj, mam nadzieję, że się dobrze widzimy, dobrze słyszymy. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żebyśmy potencjalnemu czy klientowi końcowemu, czy po prostu młodemu konsultantowi, który chce wejść w jedną z naszych dróg, opisali, czym my się tak dokładnie zajmujemy. Tak jak wspomnieliśmy przed naszym spotkaniem, chcielibyśmy podzielić na dobrą sprawę to nasze spotkanie na dwie części. Pierwsza część będzie taka bardziej teoretyczna, taka bardziej, żeby właśnie ten słuchacz mógł jak najwięcej zrozumieć, żeby poznał takie podstawowe ABC i żeby chociaż wyniósł z tego spotkania, że to, co my robimy, to niekoniecznie jest to, co mówią nam na początku, że wygląda to strasznie, że nie da się i w ogóle, albo że zarabia się nie wiadomo jakie miliony i że po prostu sky is the limit i że ogólnie to jak już jesteś topowcem w dowolnym module, to nie musisz się o nic martwić. Więc myślę, że w tą stronę pójdziemy. Na początku może powiedz coś o sobie, wprowadź nas. Wiesz, no, ja tu ciebie tam już troszkę znam, ale niekoniecznie wszyscy słuchacze z twojej strony, czy z mojej strony. Jasne. No witam wszystkich, oczywiście was również bardzo serdecznie. Jak Paweł już wspominał, generalnie oboje siedzimy w działce BI-owej SAP. Ja siedzę w tym temacie od 2016 roku. Wtedy to zacząłem swoją przygodę z oprogramowaniem SAP. Tak naprawdę po pół roku dołączyłem do modułu BW, w którym pracuję do dzisiaj. Tak naprawdę w większości czasu zajmuję się projektowaniem backendu pod BI, czyli tego, co jest gdzieś tam pod spodem, co wyciąga dane z baz danych klientów i wystawia je później na świat, czyli umożliwia zrobienie z tego jakiegoś ładnego raportu i tego, żeby biznes mógł potem z tych danych wyciągnąć jakieś interesujące dla nich informacje. Okej, to dobrze. To właśnie tak jak drodzy słuchacze, też tutaj się podzielę potem z Pawłem materiałem poprzednim. Też właśnie troszkę opisałem w moim poprzednim wywiadzie dla Dawida Cegły, ale tutaj bardzo fajnie, że też właśnie zaczynamy, ponieważ ja też jestem od 2016 roku, z czego no, na początku pół roku to skupiałem się głównie jako konsultant bardziej niż programista rozwiązania w oparciu o ABAP-a. I potem jakoś tak przeszedłem płynnie właśnie na projekty mocno BI-owe, z czego ja głównie to byłem jako konsultant na początku wsparciowy, potem konsultant wdrożeniowy rozwiązań w oparciu o HANE. Powiedz nam, Paweł, jak to się stało, że w tym 2016 roku wpadłeś na pomysł, że okej, dobra, pójdę w tą drogę oraz czy jesteś w stanie nakreślić, czy rozpoczęcie kariery z twojej perspektywy, potem ja się podzielę swoim doświadczeniem, czy należało do ciężkich, czy nie? Wiesz co, myślę, że tak jak to w życiu bywa, stało się to dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze i trochę dzięki przypadkowi. Tutaj warto nadmienić, że ja jakby w ogóle z wykształcenia, jeżeli chodzi o wykształcenie inżynieryjne, nie jestem informatykiem, jestem logistykiem.
I tak naprawdę to na logistyce gdzieś tam miałem pierwszą styczność z SAP, aczkolwiek no to nie było tak, że kiedy pierwszy raz zalogowałem się do tego systemu na zajęciach, to stwierdziłem, że to z tym w ogóle kocham ten program, to z tym musi wiązać się moja przyszłość, zupełnie nie. Po prostu w momencie, kiedy poszedłem na magisterkę, kiedyś w Polsce był możliwy taki myk, że mogłeś studiować na inżynierce co innego i na magisterce co innego, ja to wykorzystałem. Na magisterkę poszedłem na informatykę na Politechnice Wrocławskiej. Generalnie dziełem przypadku na tej Politechnice były organizowane takie warsztaty, które nazywają się Case Week. I na tym Case Weeku było kilka różnych tematów do wyboru, w tym temat SAP-a. Plus dodatkowo poszedłem na tą informatykę, na systemy baz danych, na taką specjalizację i tam moim głównym wykładowcą był człowiek, który był konsultantem SAP-a. Więc często nawiązywał ogólnie do tych technologii, nie wspominając już o tym, jakby, że w bazach danych był naprawdę mocnym ekspertem. Gdzieś tam ten SAP coraz bardziej mi zaczynał w głowie świtać. Wszedłem na tego Case Weeka i tak na dobrą sprawę, wykorzystując tą wiedzę, którą gdzieś tam na zajęciach złapałem z baz, udało mi się no, w jakiś sposób zachęcić rekruterkę, która też była na Case Weeku, do tego, żeby potem się do mnie odezwała. No i to właściwie jest cała ta historia. Potem przyjęli mnie do Axiom, pierwszej firmy, w której pracowałem. Tam to przyjęcie charakteryzowało się też tym, że przez pierwsze pół roku przechodziło się przez specjalny program szkoleniowy, na którym, no tak jak właśnie, myślę, że bardzo podobnie do twojej historii, uczyło się właśnie ABAP-a, nie? Kiedy już miałeś go na jakimś tam poziomie takim, który pozwalał ci na poruszanie się po systemie, powiedzmy, i mniej więcej kojarzenie faktów, co skąd się bierze i co z czym jest powiązane, no to jakby dołączałeś wtedy już projektowo do konkretnego modułu i tam rozwijałeś się dalej. A jak to wyglądało u ciebie? U mnie właśnie akurat to jakoś tam nie zaczęło się z impulsu studiów, tylko zaczęło się, że pierwsza moja praca to w ogóle była śmieszna, bo to było wsparcie techniczne takiego jednego z większych koncernów z rynku FMCG i tam zacząłem poznawać ogólnie konsultantów, co nie, ponieważ mieli tam dość dużego ERP-a i oczywiście wszystko osadzone na całym backgroundzie i frontendzie SAP-a i jakoś tam od słowa do słowa zacząłem, wiesz, i łapać opinie różnych konsultantów i zacząłem trochę o tym czytać, czyli na początku właśnie takie czyste zaciekawienie się tym tematem, co było fajne, bo na początku się właśnie bardzo nakręciłem na plus, że o, fajnie by było zacząć. Pierwsza praca to była w firmie Seed, która już nie jest, tam jest częścią już Ernst Young, ale naprawdę dzięki tamtej firmie miałem fajne wejście w rynek, ponieważ gdy zaczynałem swoją przygodę u nich, to ogólnie też było właśnie tak, że akurat miałem szczęście, bo zależało mi na tym, żeby spróbować, wiesz, swoich sił, chociaż nie wiem, czy jakiś staż, czy jakiś junior konsultant, junior. I akurat było tak, że jak dzwoniłem się z nimi, to powiedzieli mi, że no na chwilę obecną nie potrzebują, ale tydzień później odezwali się do mnie, że otwierają Akademię SAP. No, tak. Okej. Okay. Tak jak Filip Skodopi po prostu. I wiesz, i w ogóle powiedzieli, że wtedy nigdy tego nie zapomnę, że właśnie no to ty dałeś nam gdzieś tam ten impuls, co nie? Że może by spróbować, co nie? I wiesz, i poszedłem na rozmowę, miałem jakieś tam podstawowe, ale dobre pojęcie, jeśli chodzi o algorytmikę, jeśli chodzi o podstawy programowania. I właśnie to było jakieś tam, wiesz, wejście do tego świata właśnie ABAP-a. I pamiętam, że przez pierwsze półtorej miesiąca to nie było praktycznie nic innego niż, wiesz, niż teoria. W połowie gdzieś pomału było przechodzenie na praktykę, jakieś podstawowe zadania. Oczywiście głównie zabawa, no bo to najprościej pokazać, to nie najszybciej. No tak, tak. To możesz sobie w 5 minut postawić i jakiś podstawowy raport wykręcić.
I właśnie u mnie było tak, że przez pół roku siedziałem i powiem szczerze, ABAP mi się po prostu za bardzo nie spodobał, tak? W sensie, że kiedyś programowałem strony i jeszcze jak byłem w gimnazjum i w technikum, ale mówię, nie, no ABAP nie, no nie podoba mi się to, jak się tam ładnie też nie wygląda, więc po tej przygodzie z ABAP-em akurat wyskoczyły 3 zapotrzebowania na duże projekty, no i mówię, dobra, okej, to wchodzimy w BI-a, co nie? I właśnie pierwszy projekt był już tutaj widoki kalkulacyjne, schematy gwiazdy, modelowanie w oparciu o SAP HANA Studio. No i tak wiesz, od początku do końca, potem w międzyczasie zacząłem wchodzić już też w SQL-a i jakoś tak od tej pierwszej firmy już się ruszyło i rynek zaczął chłonąć. Okay. U mnie właśnie... Tak, powiedz może jeszcze od razu, bo to jest w sumie rzecz, która mnie najbardziej ciekawi. Jak wyglądało twoje przejście z pracy jakby normalnie na etacie na B2B? Jak to zrobiłeś? W sensie powiem dlaczego może od razu, dlaczego to pytam i z czym jest skorelowane to pytanie. Ja w DevTalku właśnie użyłem takiej śmiałej tezy, jak się teraz wydaje, że ludzie, którzy pracują w SAP-ie, przynajmniej z mojego punktu widzenia na tamten czas, zeszłego roku, we Wrocławiu nie bardzo są ludzie, przynajmniej w moim otoczeniu, którzy pracują na takiej kompletnej freelancerce. Dlatego wydawało mi się, że takich ludzi jest mało i tak też powiedziałem w DevTalku. I niewiele potem obejrzałem właśnie twój odcinek z Dużym w Maluchu i się okazało, że to nie jest do końca prawda, bo tacy ludzie istnieją. Teraz najbardziej fascynuje mnie to, jak to zrobiłeś, jak wyrwałeś się z pierwszej firmy i poszedłeś jakby na to B2B. Jak znalazłeś pierwszego klienta? Może no tutaj jest pewnie szeroki wachlarz pytań i doprecyzowań. Okej. No dobra. Okej. No to czekaj, przypomnijmy sobie. No tak, dobra. No to powiem szczerze, ogólnie to w Seedzie pamiętam, że byłem ponad tam półtorej roku, więc już takie podstawy w BI-u miałem i akurat szczęście się stało, że pierwszy projekt też był na poziomie właśnie taki wręcz dobry junior, co nie? Tylko, że był na B2B. I bardziej to było zapalnikiem, że może tak, ja po prostu co jakiś czas, średnio co pół roku, lubię sobie nieraz przejrzeć, wiesz, najbardziej popularne portale z ofertami kontraktorskimi i zobaczyć, na jakim etapie jest rynek na dzień, kiedy przeglądam, co nie? Czy jest dużo tego, czy jest mało. No teraz już po paru latach doświadczenia, no to mam też sporo zaprzyjaźnionych firm, które jasne. Mają dużo swoich klientów końcowych, czy znam się też z paroma menadżerami dużych moich klientów, byłych albo potencjalnych. Więc faktycznie ten kontakt mam i to ułatwia, ale jak to się stało, powiem ci tak. Ja akurat wtedy byłem osobą, że ani nie miałem partnerki, ani nie miałem w miarę tam, wiesz, takiego ułożonego życia. Po prostu byłem wolny. I też myślę, że skłoniło mnie do ryzyka właśnie to, że mogę sobie na to pozwolić życiowo po prostu. Po drugie, zawsze chciałem spróbować, jak to jest, ponieważ właśnie rozmawiając z tymi doświadczonymi konsultantami, to zawsze słyszałem, że bo ja to jestem na własnej działalności, wiesz. I tak sobie przekminiłem zawsze, jak to jest, że on jest na własnej działalności, na przykład robi dużo podobnych rzeczy, co ta osoba, która nie jest, czyli jest na etacie. No i zawsze chciałem właśnie się z tym zmierzyć, a stąd gdzieś tam po około półtorej roku zacząłem powolutku przeglądać rynek i oczywiście bardziej przymierzałem się tutaj do stanowisk juniorskich. Wiadomo, że nie ma wysypu ofert, ponieważ per stanowisko
im wyżej wchodzisz, to faktycznie tych ofert pojawia się więcej ilościowo albo z większą stawką godzinną. I faktycznie to gdzieś tam ciebie nakręca do przodu. Ale tak, główną moją motywacją po pierwsze to było to, żeby spróbować, jak to jest być na własnej działalności. A po drugie, okay, ja zawsze lubiłem ryzyko pod względem takim, żeby wyjść frontem do klienta i frontem do technologii i spróbować to połączyć, bo mnie zawsze interesują i będą interesowały te dwa światy. Ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem, wiesz, strzelam typowym nerdem, gdzie przychodzę, zamykam się u klienta, siedzę 6-8 godzin i wychodzę. Nie, ja zawsze lubię to połączenie i technologii, i biznesu, więc no, zazwyczaj te dwa światy mnie zmotywowały do tego, żeby próbować przejść na B2B. Nie ukrywam, to nie była łatwa decyzja, bo gdzieś tam okupowana takim delikatnym strachem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, czy to pyknie. Mogę tutaj dopowiedzieć, że przez pierwsze półtorej roku, jak byłem na własnej działalności, to powiem ci, że no nie czułem się pewnie, co nie? Bo wiesz, bo prawda jest taka, że wchodziłem na dobrą sprawę na ten rynek tak jakby od nowa, tak? Tylko, że... No tak, tak. Zdecydowanie. Tylko, że jako własna działalność, więc naprawdę, uwierz mi, gdzieś tam wiele klientów nieraz mi mówiło, że nie chodzi o moje kompetencje, tylko chodzi o doświadczenie, ale tu nie chodziło o doświadczenie stricte, wiesz, technologiczne, tylko doświadczenie przy pracy z biznesem. I uważam, że naprawdę ta szkoła była bardzo dobra. Teraz po około no już śmiało 2-3 latach jestem w stanie powiedzieć, że ta droga się opłaca, że warto próbować, tylko na pewno pierwsze projekty to trzeba mocno mierzyć siły na zamiary i wiadomo, jak nie zaryzykujesz, to nie spróbujesz, ale lepiej przeglądać sobie i wejść w rynek na B2B mając kilka ofert, niż rzucać się, wiesz, na jedną ofertę i albo wypali, albo nie wypali, bo naprawdę rynek jest zmienny. A w obecnej sytuacji, no, delikatnie można to odczuć. Okej. No dobra. Okej. No właśnie, bo tutaj pewnie też warto wyjaśnić ludziom, którzy nas słuchają, że ty jakby nie pracujesz, to nie jest ta forma B2B, kiedy ty pracujesz dla jednego pracodawcy, tylko ty pracujesz dla wielu, prawda? Jakby masz wielu klientów, normalnie działasz jak firma, tak? Dobrze rozumiem? Okay. Tak, to znaczy w obecnej sytuacji tak jest właśnie, że zazwyczaj staram się nie mieć tylko jednego klienta. Mówię tutaj nawet o kliencie, wiesz, bo dla mnie to nie liczy się tylko to, że wiesz, że podpiszę kontrakt i pyk, mam klienta, tylko to, że nawet jak już podpiszę kontrakt, to wiadomo, nieraz przed wejściem z funkcjonalnością developmentu, no trzeba zrobić tą analizę biznesową, tą analizę potrzeb klienta, rozeznać się po jego środowisku. Więc już nawet jeśli mówimy o takim kliencie, to tak, staram się nie pracować tylko dla jednego klienta, chociażby dlatego, żeby móc ewentualnie siebie zabezpieczyć. Aczkolwiek nie jest to też reguła, ponieważ jeśli klient, a są tacy, w szczególności takich było sporo przed tak zwanym kryzysem, to jest sporo klientów, gdzie proponują współpracę długofalową mocno, ale to jest też takie mocne okrawanie, że na dobrą sprawę to jest tylko kwestia zmiany formy współpracy, tak? I na dobrą sprawę, no ten full time, no to musisz być na wyłączność mocną, tak? A ja znowu jestem osobą, która gdzie lubię mieć kontakt z wieloma klientami, ponieważ życie pokazuje, w szczególności kontraktora, w szczególności w obecnej sytuacji, że no nie zawsze można liczyć tylko na jeden deal. No. Okej, okay. A powiedz mi... No śmiało. Nie, bo zastanawiam się jeszcze jedna taka ważna rzecz. Jak to jest, kiedy wchodzisz do firmy i zakładam, że też czasami tam jacyś ludzie, którzy tego SAP-a, nazwijmy to popularnie rzecz ujmując, robią. I teraz ty przychodzisz jako dodatkowa osoba i jak tacy ludzie, którzy pracują powiedzmy dla danego klienta na dzień dzisiejszy cię przyjmują? Czy to jest łatwa współpraca, trudna?
Jak to wygląda? To powiem tak. Rozdrapałeś wrażliwy temat, ponieważ tak, śmiejesz się, widzę to, bo niestety, wiesz, no, dla im większej ilości klientów pracujesz i masz świadomość, że za tym biurkiem na etacie siedzą ludzie, którzy, wiesz, robią po 10-15 lat i gdzieś tam, no boją się nieraz zaryzykować, żeby właśnie próbować wyjść z tej trochę takiej strefy wygody i tak dalej, co nie? No to powiem tak, nieraz widziałem, że gdzieś tam, nie że ktoś patrzy spod byka, ale ktoś tak, wiesz, ja przychodzę do nowego środowiska, do nowych współpracowników, no i ktoś na mnie patrzy trochę jak na dziwaka, co nie? Że taki młody i tutaj jest i tak dalej. Ale wiesz, no powiem ci tak, zazwyczaj to kończy się po tygodniu, dwóch, takie patrzenie, bo wiadomo, że każdy to na początku ocenia cię wręcz po okładce, a potem jak jesteś parę godzin dziennie w tym samym pokoju z ludźmi i pracujesz, no to wiesz, to zazwyczaj przekonują się do mnie, wiedzą, że no nie wiek świadczy, nie wiem, czy o doświadczeniu, czy o kulturze, czy o wychowaniu, tylko to, jakim człowiekiem się jest po prostu, ponieważ nie oszukujemy się, biznes, to nie robi się tylko umiejętnościami, ale no też przede wszystkim kontaktami interpersonalnymi i nie oszukujemy się, gdyby nie mieć dobrych kontaktów na rynku, to zapewne sam też wiesz po sobie, że zmieniając pracę dobrze jest nie palić mostów, co nie? Jasne, jasne. No to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, w sensie może tylko delikatnie rozwinę ten temat, że faktycznie ja pamiętam, że odkąd wszedłem tak na dobrą sprawę w to środowisko SAP-owe, to już od pierwszej firmy ci jakby dużo starsi ode mnie konsultanci powtarzali mi, że ludzie, których na przykład spotkasz na lotnisku, to będą, możesz się jakby po tam powiedzmy dwóch miesiącach czy trzech latania prawdopodobnie będziesz już wiedział, którzy z nich to są konsultanci SAP i ogólnie to jest już jakby znajomość na całe życie prawdopodobnie z tego powodu, że to środowisko rzeczywiście nie jest wcale małe, ale też nie jest jakoś super duże, dlatego ludzie, których spotkasz raz, prawdopodobnie na twojej drodze jeszcze się gdzieś tam pojawią, prawda? Tak, zgadza się. Poza tym tutaj chciałbym dopowiedzieć do twojej wypowiedzi, że no, na dobrą sprawę to możemy stwierdzić, że to nasze środowisko to z jednej strony nie jest jakieś tam mega małe, z drugiej strony mówimy, że globalnie patrząc, to jest naprawdę dość spore, ale jest mało spopularyzowane, co nie? Patrząc na tym, że tak, tak. Spójrz, jak dużo w internecie się mówi o językach programowania w stylu JavaScript, w stylu Java, tak? Czy wiele innych popularnych wątków informatycznych, a niestety o tematyce ERP-owej czy o tematyce BI-owej, no to jest to temat, w szczególności w polskim YouTubie, jest to temat bardzo gdzieś tam, wydaje mi się, zepchnięty. Myślę, że dlatego, że po pierwsze właśnie, że ludzie się boją mówić, nawet jak są tymi specjalistami, to boją się, że będą mówić zbyt, nazwijmy to, profesjonalnie, to albo dostaną, wiesz, opinię, że hej, ja nic nie rozumiem, tak? Albo tak jak my staramy się wyjść do was, do słuchaczy, żebyście nas jak najlepiej zrozumieli, tak? Ale wiadomo, że no, bierzemy ryzyko takie, że jacyś tam 30-letni seniorzy powiedzą, o czym wy mówicie, jak wy tak bezczyścicie i tak dalej. Tak, tak, to oczywiście no, pojawia się z automatu ta druga strona odbiorców, ta doświadczona część, i która generalnie te uproszczenia bardzo szybko będzie w stanie wyłapać i oczywiście je gdzieś tam wypunktować sobie później dalej, prawda, że ale to nie tak, ale to się robi inaczej, a tam to robi się inaczej, a ty niestety zazwyczaj masz w takim internetowym przekazie powiedzmy godzinę, gdzie słuchacz jest w stanie cię jeszcze z jakąś sensowną uwagą odebrać, a potem już nie, prawda? Więc nie przedstawiasz całej technologii, którą wymyśliło SAP od początku, bo
niestety prawdopodobnie nie starczyłoby totalnie na to czasu. I rzeczywiście, a propos jeszcze nawiązując do tej twojej wypowiedzi odnośnie wielkości nas jako jakby konsultantów, programistów SAP-a, to sprawdzałem nawet niedawno rankingi, jeżeli chodzi o ABAP-a, te rankingi, które robi na przykład Stack Overflow albo tak, głównie generalnie Stack Overflow, odnośnie popularności języków, tego jak się je wykorzystuje i tak dalej, to tam w ogóle taka fraza jak ABAP nie występuje w tych rankingach, co jest też dość ciekawym zjawiskiem. Jeżeli zestawimy to z takim procentem, którym chwali się SAP, o ile dobrze pamiętam, być może ktoś poprawi mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że 70% wszystkich światowych transakcji ociera się w którymś momencie o rozwiązanie SAP. I to jest generalnie no bardzo dużo, 70%, prawda? 30% to jest sam udział, około 30%, bo nierówne, to jest sam udział samego SAP-a w rynku ERP. Więc to nie jest jakieś ogólnie małe rozwiązanie, którego używa 10 osób na świecie, tylko praktycznie w każdej wielkiej firmie jakieś rozwiązania od nich jednak gdzieś tam się pojawiają, prawda? Tak jak i zresztą pewnie inne rozwiązania globalne typu Dynamics czy coś innego też gdzieś się tam w każdej wielkiej firmie ociera. Nie? Tak, zgadza się. A jeśli chodzi o tą formę B2B, to może ty teraz trochę przybliż naszym słuchaczom. Ty jak długo jesteś na formie umowy o pracę, czy jesteś na B2B, czy tutaj właśnie zmierzasz do przejścia na freelance? Teraz jak to wygląda z twojej perspektywy na dzień dzisiejszy? Wiesz co, tak naprawdę ja jestem na UOP-ie od samego początku. Jakby no nie wliczam tych stricte początków, gdzie byłem na stażu w Axiom, podczas gdy uczyłem się tego ABAP-a, bo przez te pół roku, kiedy tam pracowałem i był ten okres nauki, no to wtedy byłem na umowie zleceniu. Ale tak na dobrą sprawę od tamtego momentu, jak przeszedłem już na UOP-a, tak jestem na nim do teraz. No oczywiście z UOP-em wiadomo, są i plusy i minusy tego rozwiązania, jak ze wszystkim. Na pewno jednym z większych minusów i tutaj też w nawiązaniu do jednego z twoich wcześniejszych rozmów, bardzo mi też nie widzi się ten fakt, że na przykład nie mogę sobie w dowolnym momencie gdzieś tam pojechać i pracować z innego miejsca. To nie zawsze jest na UOP-ie możliwe, no nie? Już jakby nie mówię o samym fakcie możliwości home office'u, bo to gdzieś tam pewnie w większym czy mniejszym stopniu zawsze wszyscy mają. No chyba, że są już naprawdę jakieś tam mocno projekty, które zazwyczaj mają bardzo delikatne i wrażliwe dane. Wtedy są takie obostrzenia, że ci ludzie muszą pracować z biura, natomiast jeżeli nie jesteście na takim projekcie, to prawdopodobnie taki home office wcześniej czy później uda wam się załatwić w SAP-ie. No ale jednak to nie jest taki home office jak na B2B, gdzie właśnie, jak wspominałeś kiedyś, możesz sobie w dowolnym momencie gdzieś tam wyjechać, powiedzmy, i pracować z innego miejsca, jeżeli oczywiście wcześniej uzgodnisz to z klientem, bo taką sytuację mam na myśli. Tak, więc to na pewno mi teraz dość mocno doskwiera, chociaż no w czasach koronawirusa wiadomo, że teraz od marca no ja w biurze też nigdzie nie byłem, tak jak i zresztą cała firma, w której pracuję. Dopiero teraz biuro na dobrą sprawę zaczyna się u nas otwierać, więc pewnie wcześniej czy później za niedługo wrócę, ale to uważałbym jako jeden minus. Z kolei może na drugiej części tej wagi położę coś na plus, no to co mnie jeszcze trzyma przy łopie, no to pewnie zdolność kredytowa, która gdzieś tam przez jakiś czas by mi skoczyła w dół w momencie, kiedy przyszedłbym na B2B. Może się mylę, ale to popraw mnie, jeżeli mówię coś źle od razu. No i te urlopy jednak, bo mam małe dziecko póki co jeszcze, takie naprawdę małe, do roku. No i te urlopy się póki co mi teraz jeszcze przydają, typu tacierzyńskie czy jakieś tam, wiesz... Ogólnie powiem szczerze, to co mnie trzyma, to bardziej ten socjalny myk, ta socjalna strona, aczkolwiek no wiadomo, że sprawy podatkowe na B2B też wyglądają trochę lepiej.
No to teraz ja właśnie mogę się trochę odnieść też ze swojej strony i też właśnie tutaj może dopowiedzmy Pawle dla naszych słuchaczy i widzów, że skupiamy się właśnie na tym, żeby troszkę też opisać, co nie, żeby nie było tak, że jest miód malina po stronie UOP-u i miód malina po stronie B2B, tak? Tak jak zauważyłeś, każda z opcji współpracy ma swoje plusy i minusy. Ja na pewno tak, jeśli chodzi o B2B, to na pewno jest to większa szala tutaj przewagi na plus, jeśli chodzi o pracę zdalną. To oczywiście tak. Ale to dlaczego? Dlatego, że jeśli z dotychczasowymi klientami, z którymi współpracujesz, masz dobry kontakt i na dobrą sprawę tyle, naprawdę, no bo w dzisiejszych czasach to widzimy, pandemia nas nauczyła wszystkich, że trzeba się nauczyć pracować zdalnie i przede wszystkim trzeba inwestować w te relacje z klientem, czyli dobry kontakt, to nie ma problemu z pracą zdalną. Jeśli chodzi o zdolność kredytową, powiem tak, i masz rację, i nie masz racji. Dlaczego? Okay. Masz rację dlatego, że faktycznie, jeśli byś chciał, na przykład strzelam, masz działalność niecałe pół roku, co nie, i na przykład chcesz od razu, no to faktycznie bank może podejść do ciebie jako taki trochę nie, że cię nie szanują, ale do końca ci nie ufają, co nie? No bo jednak pół roku, no to jest takie jeszcze zmienne, co nie? A prawda Jasne. Jest taka, że nie oszukujmy się, dla mojego banku, no to głównie się liczy historia transakcji, liczy się systematyczność przychodów, tak, które mam poprzez faktury i tyle. A jak już teraz mogę powiedzieć, że śmiało przez te parę lat mam ciągłość projektów, ciągłość przychodów po prostu, bo tu chodzi głównie o to dla banku, to powiem ci szczerze, na dziś dzień, czyli tak rok plus, myślę, że bank już nie będzie miał jakichś tam większych problemów. U mnie no fakt, no też tą zdolność na pewno mocno też podbija moja żona, która jest właśnie, no ze względu, że no jest kobietą, to tutaj woli tą umowę o pracę. Ale jeśli bym miał się starać sam, to myślę, że nie miałbym większego problemu, a wręcz ostatnio też rozmawiałem z moim doradcą i mówił, że naprawdę byłoby to wszystko do zrobienia, co jest. A jeśli chodzi o socjal, o tacierzyński i tak dalej, powiem ci tak, na chwilę obecną no za bardzo o tym nie myślę, bo jeszcze nie jestem w tym etapie, ale myślę, że prędzej czy później na pewno mnie to nie ominie. I no na pewno, jak można się zabezpieczyć? No na pewno, co, brać więcej projektów i troszkę się tam zabezpieczać w formie poduszki finansowej, co nie? Tak jak przykład, no jasne, jasne. Na przykład Michał Szafrański, co nie? No to spoko, to okej, okay, no to fajne rozwiązanie. Wiadomo, ma to też swoje plusy i minusy. Na przykład, jak trzeba, nie wiem, pojechać do szpitala na jakiś zabieg czy coś, no to jednak plusem jest to, że większy zarobek daje ci tą poduszkę. Ale no wiadomo, że jak tracisz pewną płynność, no to no bo na przykład masz tacierzyński i nie możesz tylko pracować, no to wiadomo, że tutaj jest ciężej, ale plusem jest to w naszej branży i myślę, że przyznasz rację, że faktycznie może nie właśnie tam do roku, ale myślę, że w późniejszym kształceniu się dziecka, to plusem jest to, że powolutku na pewno, nie mówię od razu, ale można w miarę wchodzić z tą pracą też, nie mówię na pełny etat, ale jednak parę godzin dziennie, co nie? Więc jasne. Więc wydaje mi się, że no na pewno nasza branża umożliwia nam to i daje nam to bardzo, bardzo duży plus. No. Dokładnie, żeby tutaj też doprecyzować może moje stanowisko, ja nie jestem w ogóle przeciwny też B2B, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wręcz uważam, że to jest bardzo dobry sposób, tylko że ten... Po pierwsze trzeba przeżyć jakby ten moment odłączenia się od UOP-u i przejścia, który wydaje mi się na razie z mojej perspektywy, tu gdzie jestem teraz, trudny, nie? No bo to byłby pierwszy krok, który musiałbym podjąć.
No, a później wydaje mi się, że w długofalowej perspektywie jest to lepsze niż praca na łopie. W ogóle mnie na przykład bardzo podoba się ten myk pracy dla jakby kilku klientów jednocześnie, nie? I tak dalej. Ja ogólnie w swojej karierze konsultingowej nie miałem zbyt wiele takiego czasu, kiedy pracowałem na wielu projektach naraz, więc bardzo chętnie bym w ogóle czegoś takiego spróbował. Plus właśnie jeszcze dochodzi ten myk, o którym mówisz, czyli kontakt z klientem i na dobrą sprawę załatwianie również tych wszystkich miękkich rzeczy, nie? Które jest pewnie tak, które są tak naprawdę pewnie tak samo ważne, jak i twoje umiejętności techniczne. Tak, oczywiście. Czy wiesz, no, przede wszystkim to ważne jest to, że nie oszukujemy się. Każdy projekt, czy przyjdzie ci lepiej czy gorzej, to też zależy od tego, jak podejdziesz do tego klienta z tej jego strony, czyli z fotela biznesowego, co nie? Bo jak dojdziesz do niego tak trochę zero-jedynkowo i powiesz mu AB 1, 2, 3 do systemu, wiesz, zero-jedynkowego i każesz mu czytać z tego, no to raczej się nie zrozumie. Nie oszukujmy się. Ale prawda jest taka, że jak postarasz się troszkę jego wprowadzić w swój świat i ty troszkę wejdziesz w jego, to naprawdę da się znaleźć współpracę, która może zaowocować może nie dzisiaj fajnym projektem, ale na przykład za parę miesięcy, za pół roku, rok, naprawdę fajnym tematem do uruchomienia. Właśnie teraz mam jednego klienta, z którym temat już dogaduję od listopada. Okay. Potem projekt miał się uruchomić w lutym, ale właśnie już tam na przełomie lutego i marca już z rynku zagranicznego, z którym pracuję, gdzieś tam odczuł, że może być niezbyt ciekawie, no to ten temat ogólnie wdrożenia i utrzymania rozwiązań SAP-owych BI w oparciu o Hankę został wstrzymany, ale już zaczynamy rozmowy znowu i wydaje mi się, że no faktycznie może to przynieść bardzo fajny efekt. Dobra, to super. Przeszliśmy tutaj przez te kwestie też zatrudnienia, co wydaje mi się dla naszych słuchaczy i widzów jest czymś bardzo ważnym. I żeby nie było, ja też nie jestem przeciwny co do łopu. Ja po prostu wybrałem tam na te 3 lata wstecz dla mnie wygodny i dobry tor rozwoju, tak? Po prostu. Więc mam takie zdanie. Teraz może, Pawle, przejdźmy trochę, żeby przykładowo nasz potencjalny klient, z którym byśmy mogli współpracować, może ktoś się odezwie, do czego wzajemnie zachęcamy, zapraszamy, może się zastanawiać, czym jest ten nasz BI oraz może bardziej opiszmy mu i ty, i ja wspólnie, co może mu dać rozwiązanie analityczne, które my oferujemy. Nie oszukujmy się, nie tylko w oparciu o SAP-a, ale tak jak też wiemy, po projektach też często są te technologie mieszane, czyli SAP z Microsoftem. Czyli wyobraźmy sobie, że słucha nas prezes firmy do 100 osób i wpada na pomysł, ok, ja chcę mieć efektywniejsze działy sprzedaży, działy logistyki w mojej firmie. Jak wy, panowie, możecie mi pomóc? Paweł, jak myślisz, ty swoim zdaniem? Okej, no więc generalnie to widzę tak. Przede wszystkim bardzo często firmy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jakie dane trzymają u siebie. Ponieważ SAP jako system ogólnie zbiera naprawdę bardzo dużo danych. To jest też między innymi powód, dla którego transakcje SAP-owe są tak mocno rozbudowane. Po prostu użytkownik wprowadza tam bardzo dużo informacji, które często leżą i które często jakby w procesach biznesowych naszego potencjalnego kontrahenta nie są jakoś mocno wykorzystywane. Po prostu zostają w bazie. I teraz te dane można bardzo efektywnie wykorzystać, tylko trzeba po prostu wcześniej to przeanalizować, tak? Zakładając, że na przykład
nasz klient potencjalny nie ma u siebie żadnych rozwiązań BI-owych, a powiedzmy, że okazuje się, że nagle jego produkty są droższe niż produkty konkurencji, to może sprawdzić, dlaczego tak jest. Mam tutaj na myśli zbudowanie na przykład raportu, który powie, jak efektywnie działają maszyny na produkcji, albo na przykład ile odpadków pozostaje z produkcji. I na podstawie takiego raportu potem biznesowo można podjąć jakieś konkretne decyzje, czy to o na przykład ulepszeniu maszyn, czy też zmian jakiegoś konkretnego rozwiązania. Dokładnie, dokładnie. To właśnie tak jak w obecnej sytuacji z klientem, którego teraz przytoczyłem, to właśnie klient ma problem taki, że wiesz, że głównie tutaj będę się skupiał na ulepszeniu procesów zachodzących w dziale logistyki klienta. Mhm. Faktycznie, wiesz, klient głównie skupił się na tym, że okej, no zbieram dane, tam ma jakiś swój system ERP-owy tworzony na własną rękę, czyli zbiera tam sobie i Excele, i część też korespondencji ważnej, głównie z maszyn produkcyjnych i też część danych przesyłanych z systemów wytwórczych. I prawda jest taka, że wiesz, okej, gość rozumie, co się w tym dzieje, co się dzieje w całym flow biznesowym jego, ale prawda jest taka, że nie do końca widzi defekty, które ewentualnie zachodzą w nich. A prawda jest taka, że nie oszukujmy się. Często jest tak, że człowiek, ale i maszyna też może popełnić błąd. I prawda jest taka, że raporty są w stanie po zebraniu danych z różnych źródeł, z teremów, z Exceli, z procesów biznesowych dla logistyki, jest w stanie nam pokazać wszystko ładnie tam, gdzie są pewne defekty, nad którymi można pracować. A prawda jest taka, że często, nie oszukujmy się, w większości firm, w szczególności w Polsce, jest oparcie tak zwanej analityki, ale to tylko Excel, co nie? Czyli tyle, ile Excel upcha, no to tyle masz. Co myślisz o tym? Tak, tak. Tutaj warto też dodać, że jeżeli trochę popracujecie też w tej działce BI-owej, to nagle okaże się, że Excel rzędu kilkuset megabajtów to nie będzie dla was nic nadzwyczajnego. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś miał okazję, taka mała dygresja może do rozrywki, tylko próbować otworzyć Excela, który ma tam parę gigabajtów. Jeżeli nie, to polecam. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie jeżeli jest tabela przestawna wstawiona, to czas odświeżania i rekalkulacji w środku w Excelu jest po prostu niezapomniane jest to przeżycie. Przetwarzania danych. Ja pamiętam, jak dla jednego klienta z Francji miałem wsparcie w oparciu o Business Object oraz potem w innym dziale o HANE. I pamiętam, że jeden pracownik był uparty i on powiedział, ja nie chcę korzystać nawet z Business Objectu, a okay. Musimy dopowiedzieć, że Business Object już od pewnego czasu nie jest wspierany, tak? Tak, więc, tak. Wyobraź sobie, że nawet na tak starszym urządzeniu, gdzie można naprawdę dość sporo rzeczy zrobić jak na tamte czasy, to gość mówi, że nie. Wyobraź sobie, że wykręcał sobie raport sprzedaży dla samej Polski o godzinie 8 uruchamiał, szedł na kawę i o 10:15 mu zleciał się wynik. No. Tak, tak. Tutaj też od razu myślę, że możemy powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo mocno zależne od firmy, z którą się pracuje. Myślę, że ty chyba masz podobne doświadczenia. Są takie firmy, których te rozwiązania, na przykład od SAP, bo niekoniecznie konkretnie takie, ale powiedzmy, że jest wybrane jakieś jedno rozwiązanie wiodące i do nich jakby wszyscy użytkownicy są, no delikatnie rzecz ujmując, zmuszeni są z nich korzystać. Powiedzmy, te inne kanały są poblokowane, nie tak łatwo jest wyciągnąć informacje z systemów, tylko są jakieś konkretne miejsca, w których można to zrobić właśnie za pomocą jakichś konkretnych narzędzi. Natomiast są też właśnie firmy, w których użytkownicy mają nawet więcej czasami do powiedzenia niż menadżerowie,
i bardzo ciężko jest przekonać ich do tego, żeby korzystali z jakiegoś jednego produktu. A tak na dobrą sprawę ma to mega dużo zalet i myślę, że takie jak czas rekalkulacji, bezpieczeństwo tak na dobrą sprawę, jakie też zyskuje klient, bo przecież te wszystkie Excele, które gdzieś potem są przesyłane przez pracowników na maile, nie są w żaden sposób efektywne i za każdym razem, kiedy potrzebne jest odświeżenie w nich danych na dobrą sprawę, musimy te wszystkie rzeczy i tak przecież ściągnąć z jakiegoś SAP-a czy innego ERP-a na nowo i odświeżyć. No jest to bardzo kiepskie rozwiązanie, tym bardziej, że być może nawet tutaj mogę tylko powiedzieć o SAP, bo nie wiem jak jest w innych rozwiązaniach, ale jeżeli już na przykład dana firma posiada tego ERP-a, to na dobrą sprawę moduł BW już jest od kilku wersji przesyłany ze stackiem ABAP-a kompletnie za darmo, więc nie ponosisz kompletnie żadnych kosztów, jeżeli chodzi o zakup dodatkowego programowania. Po prostu wystarczy zatrudnić kogoś, kto wie, jak to obsłużyć i może ci taki raport stworzyć, prawda? Oczywiście. Oczywiście, że tak. To jest święta prawda. I faktycznie naprawdę co klient to inne przyzwyczajenia, dlatego zgodzę się z tobą. Wydaje mi się, że mogę tutaj dopowiedzieć, że faktycznie patrząc po różnych klientach z różnych krajów, z którymi współpracowałem, mówię tu nie tylko o współpracy bezpośredniej, ale też poprzez oddziały w Polsce, to naprawdę powiem tak, wiodące oprogramowanie to po prostu jest czymś świętym. Jak jest SAP postawiony, cały ERP z tyłu oraz możemy BI-a dociągnąć poprzez BW, no to naprawdę jest po prostu super i wygrana w totka szóstkę, bo zgodzę się z tobą. Raz kiedyś otrzymałem raport, który potem musiałem zaimplementować po stronie BW. To była paranoja. Złożony z 10 plików, każdy po 3,5 giga. Po prostu dla mnie to było, wiesz, 2 dni grzebania po prostu. A prawda jest taka, że gdyby każdy dział był z tyłu podpięty pod rozwiązania zbierania danych poprzez ERP-a wydelegowanego do każdej funkcjonalności biznesowej, no jakie życie by było piękniejsze, łatwiejsze i wszystkim by się żyło lepiej. Tak, tak. Tutaj też właśnie często ja mam przynajmniej takie wrażenie, że klienci nie do końca też zdają sobie sprawy, że czasami z ich perspektywy patrząc, lepiej jest dołożyć trochę przy tworzeniu jakiegoś raportu na samym początku, prawda? I lepiej jest dołożyć trochę, jeżeli chodzi o poprawne zintegrowanie BW z jakimś systemem źródłowym, powiedzmy, na przykład BW. Z tego powodu, że jeżeli potem oprzemy większość na plikach płaskich i na dobrą sprawę wyznaczymy użytkowników, którzy te pliki płaskie będą do jakiejś konkretnej daty nam na serwer ładować, to potem często zdarzają się takie przypadki, że na przykład ta osoba, która te pliki płaskie ładowała, nie wiem, idzie na urlop, czy choruje, czy zwalnia się. Tak, tak. I ta wiedza już potem na przykład nie przechodzi dalej i na dobrą sprawę zapłaciliśmy jakieś pieniądze za implementację danego raportu, które za chwilę może już w ogóle nie działać, prawda? Ta automatyzacja jednak tutaj jest moim zdaniem potrzebna. Tak, 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 zgadza się. A powiedz mi, bo często w Polsce śledzi się taka opinia i tutaj chodzi, wiesz, bardziej z kwestii biznesowej, tak? Czy uważasz, że tylko korporacje mają prawo do takich rozwiązań, które my reprezentujemy, czy niekoniecznie? Jak myślisz też z twojego doświadczenia, o jakiej skali klientów, na przykład ilościowo, jeśli chodzi o pracowników, możemy obsługiwać? Czy jest to, wiesz, nie wiem, jakiś taki złoty graal, gdzie tylko korporacje mają prawo korzystać z naszych usług? No, mi się wydaje, że zupełnie nie, bo przecież na dobrą sprawę, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę taki produkt SAP jak popularny ostatnio SAC, to tam ładować możesz przecież dane wszelkiego typu. Możesz równie dobrze robić analizy na podstawie Excela, to nie jest wykluczone. Myślę, że jeżeli chodzi o jakieś grono klientów, które chciałbym tutaj wyznaczyć, to myślę, że są to po prostu osoby, które w jakiś sposób są zainteresowane tym, co szczegółowo dzieje się w ich biznesie. Tak bym to chyba na wysokim poziomie opisał.
A ty jakbyś do tego podszedł? To znaczy, powiem ci tak, ja z doświadczenia stricte freelancera to faktycznie uważam, że nieraz spotkałem się z klientami, gdzie wręcz z wielką chęcią bym chciał ich obsłużyć, tylko na przykład wiesz, oni gdzieś tam w głowie mają, że nie, to jest dla mnie za drogie, nie mogę tego wdrożyć. Czyli głównie gdzieś ta cena świadczy, tak? A prawda jest taka, że nie oszukujmy się, my możemy na przykład, wiesz, postawić klientowi cały background, co nie? A to, w czym on sobie będzie raportował, no to jest już kwestia drugiego świata, bo wiadomo, że możemy zawsze to dointegrować z frontendem od innego dostawcy. Dlatego uważam z punktu widzenia też tutaj klienta, naprawdę trzeba odczarowywać i mam nadzieję, że to jest siła w nas, Paweł, że nie tylko rozwiązania pokroju SAP, jeśli chodzi o świat BI-owy, o ERPA, jest dostępny dla korporacji, dla koncernów, ponieważ wydaje mi się, że no, średnie firmy dobrze prosperujące, które są w stanie sobie pozwolić na tego typu rozwiązania, naprawdę mogą śmiało próbować, mogą śmiało dzwonić, kontaktować się. Myślę, że jeśli chcieliby z nami się spotkać, to też służymy pomocą i prawda jest taka, że często ta pierwsza konsultacja, która, nie oszukujmy się, nie jest droga, może rozwiać wiele wątpliwości klienta i naprawdę można fajną współpracę wyklarować, co nie? W oparciu o nasze doświadczenia. Tak, tak. Tutaj może jeszcze od razu podrzucę, jak jesteśmy w temacie. Wszedłem specjalnie na stronę SAP Analytics Clouda. To jest taki produkt od SAP, dla tych, którzy nie wiedzą. To jest też wspomniany zresztą przeze mnie SAC, to jest dokładnie to samo, skrót po prostu, który służy do tego, żeby właśnie wyświetlać frontend. Możecie tam jakby zbudować sobie prostą logikę BI-ową w środku i załadować na przykład jakiś jakby jako źródło danych możecie wykorzystać na przykład wspomnianego też wcześniej Excela. Licencja na to, jedna z najtańszych, kosztuje $22 za miesiąc, więc to tak w kwestii odczarowywania, tak, żeby też nie wszyscy myśleli, że to jest tak, że właśnie żeby podejść w ogóle do SAP-a, to trzeba mieć milion euro, bo nie zawsze trzeba. Zakładam, że pewnie jeżeli jesteście Kauflandem czy nie wiem, Lidlem, chociaż może Lidl to nie jest tak najlepszy pomysł, ponieważ Lidl miał chyba jakieś gorsze przeżycia z SAP-em, to pewnie te wdrożenie będzie szło naprawdę w mega dużą ilość gotówki. Aczkolwiek to jest wszystko uzależnione od tego, co zamierzacie za pomocą tego programowania zrobić, prawda? Więc to tak jak wspomniałeś wcześniej, to nie są ekstremalnie drogie rzeczy, jakieś rzeczy poza zasięgiem dla wszystkich, które tylko jakaś limitowana liczba osób może robić. Mogą to robić naprawdę wszyscy i nawet Hana, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli baza danych SAP-owa, jest w wersji Express dostępna też, wydaje mi się, że nawet chyba do użytku komercyjnego, do 32 GB. Zgadza się. Też nieraz właśnie tak dla stricte, dla zabawy, bardziej na spotkaniach z klientami mam postawioną właśnie 32, tak? Żeby bardziej klientowi przedstawiać, tak? Pracuję, dlaczego i tak dalej. I faktycznie działa to, nie stwarza żadnych problemów. Jest płynne, stabilne rozwiązanie. Poza tym nie oszukujmy się, wydaje mi się, że warto tutaj też nakreślić, że no SAP oraz no nie tylko SAP, również Microsoft od wielu lat głównie inwestują w rozwiązania chmurowe, które nie oszukujmy się, z biegiem czasu im bardziej się popularyzują, to są tańsze, więc naprawdę dzisiaj dokładnie trzeba być wielkim koncernem, żeby stawiać takie rozwiązania, a nie oszukujmy się, chmura, no to nie jest chmura, która wisi nad nami, tylko to są rozwiązania, gdzie po prostu pozbywamy się z firmy hardware'u, tak, ciężkich maszyn i po prostu w pełni zaufania i w opłacaniu licencji, która daje nam właśnie to bezpieczeństwo obsługi, tak, naszych danych, możemy naprawdę autoryzowanym partnerom ufać, jeśli chodzi o wsparcie
i przy wdrożeniach, i przy obsłudze rozwiązań chmurowych. Więc no, naprawdę chmura dzisiaj to już im bardziej jest popularna, to dostępna jest dla każdego, więc no, wydaje mi się, że naprawdę to tylko kwestia spotkania i omówienia wymagań potencjalnego klienta. Dokładnie, dokładnie. Tutaj mogę jeszcze tylko dodać od siebie, że nawet, to oczywiście zależy jaki rodzaj chmury sobie wybierzecie, ale są nawet takie rozwiązania, w których nie musicie martwić się o upgrade wersji. Niektóre te rozwiązania, które działają w chmurze SAP-owej, one jakby dostają te upgrade'y cyklicznie co jakiś czas, więc nie ma już takiego momentu, jak kiedyś na rynku SAP był, że powiedzmy zostały rozwiązania gdzieś i u nas w kraju, i za granicą zresztą też, które ocierają się o jakieś bardzo niskie wersje stacka WAP-owego typu 5 czy 6. I teraz już ogólnie ludzie boją się nawet ruszyć te systemy, żeby po prostu w trakcie upgrade'u czegoś nie popsuć. Tylko dostajecie jakby to od razu w cenie chmury, prawda? Tam jakby obsługę, tą minimalną jakby obsługę techniczną dostajecie w ramach tego, że kupujecie po prostu usługę chmury. Dokładnie, dokładnie. No dobra, to super, to opisaliśmy naszą drogę zawodową, opisaliśmy co potencjalny klient może wyciągnąć z wdrożonych rozwiązań przez nas. Powiedz mi, jeśli chodzi o to, ponieważ już powolutku będziemy kończyć, gdyż nasz czas antenowy powolutku się kończy, a jeszcze przed nami druga część nagrań, która będzie bardziej skupiona właśnie na tłumaczeniu tych wątków technicznych. Jeśli bylibyście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszamy. Powiedz, Paweł, jak i gdzie możemy Ciebie znaleźć, osoby zainteresowane, poza kontaktem również ze mną, jak inni koledzy mogą Cię złapać? Wiesz co, ja tak na dobrą sprawę mam na tyle unikatowe nazwisko, że można po prostu wpisać imię i nazwisko w Google. A tak trochę bardziej na poważnie, to jestem dostępny na LinkedInie i tą formę wydaje mi się, że preferuję kontaktu najbardziej. Jeżeli ktoś chce, można śmiało mnie tam o coś zapytać. Tam jakby już kontaktuję się tam z ludźmi od dłuższego czasu, więc działa to całkiem ok. Poza tym no, mam też swojego bloga, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to również zapraszam. I w sumie z takich głównych źródeł kontaktu to myślę, że to byłoby na tyle. Uczestniczę też teraz w 30 Dev Stories, czyli takim wyzwaniu instagramowym, które polega na tym, że codziennie się nagrywa stories, więc jeżeli ktoś też chciałby tam trochę bardziej technicznie posłuchać o SAP-ie, to zapraszam. Okej, okay, no to super, to bardzo fajnie. Też chcielibyśmy tutaj dopowiedzieć, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, że bardzo fajnie, że udało nam się Paweł złapać w końcu, bo od tego czasu się próbowaliśmy złapać, ale niestety bezskutecznie, no taka praca konsultantów, no cóż. Tak. No dobra, to super. To wszystko wiemy, wszystko mamy. To co, Paweł, coś jeszcze, nie wiem, byś chciał o Ciebie powiedzieć, czy na dzisiaj kończymy i słyszymy się w drugiej części? No, myślę, że powinieneś ty jeszcze powiedzieć, gdzie Ciebie można złapać i o vlogach, no bo jeżeli ja przekleję to na podcast, to może zakładam, że ludzie też będą chcieli dostać się do Ciebie, no nie? I zobaczyć sobie Twoje socjale. Dobrze, to już śpieszę z odpowiedzią. Pierwsze co, to można mnie znaleźć na moim vlogu. Ten materiał też będzie udostępniony poprzez social media Pawła oraz poprzez social media moje. Poza vlogiem to znajdziecie mnie na LinkedInie. I Instagram też jest przeze mnie obsługiwany. Co prawda Instagrama się jakoś wolniej uczę niż YouTube'a, ponieważ uważam, że na YouTube to wszystko widać, słychać, jest pięknie. Ale no wiadomo, że w każdych technologiach trzeba powolutku się rozwijać. Więc tak, Instagram, LinkedIn oraz YouTube. Wszystko zawrzemy w komentarzach.
pod moim materiałem oraz moje informacje będą szerowane pod socjalami Pawła. Super. No, ja myślę, że z mojej strony na dzisiaj to chyba w sumie byłoby tyle. Nie mam chyba już, chyba nie ma sensu już zaczynać czegoś nowego, bo znowu wypłyniemy na jakieś szersze wody. Więc może utnijmy po prostu w tym miejscu, w którym jest teraz i usłyszmy się w następnym odcinku. Dokładnie. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. I to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o tą część naszej rozmowy. Kolejną część znajdziecie w następnym odcinku Saberce Zawsze na Zero, na którym już teraz serdecznie Was zapraszam. Zapis wideo z kolei możecie znaleźć na kanale Pawła. Tymczasem zachęcam Was do tego, abyście podzielili się w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami odnośnie tego podcastu, Waszymi historiami, tym, czy uważacie, że SAP powinno zostać tylko w dużych korporacjach i czy uważacie, że są to dobre rozwiązania, lub też może wręcz przeciwnie. Komentarze są Wasze. Dzięki serdeczne za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.